Pali się, Krystian. Krystian, palisz się. Wysiadaj z auta. Krystian! Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Matyniu i witam w kolejnym odcineczku z Beam NG Drive. Dawno nie było, w sumie to nie wiem jak dawno nie było, ale nieważne. Wbijcie na G2, jeżeli chcecie tanie gry. 3% zwrotu z kodem MATI. Niezła zmiana tematu, nie? Tak nie spodziewaliście się tego, a widzicie, a jednak. Zobaczymy sobie dzisiaj te totalne demolki, więc spotykamy się już na arenie Demolition. Bo nawet czekaliśmy krócej niż myślałem. At least two players are required. Fajnie. Chodź, Janusz, zagramy razem. Mati, teraz to spierdala, wcześniej nie chciałeś. Co? No dobra, nie? To nie. Nie chcę. Okej, mamy jakąś specjalną wysyłkę, przesyłkę, więc musimy coś z tym zrobić. To będzie niesamowita wysyłka. Jedziemy naszym... co tu jest napisane? Nie wiem, jestem ślepy. Quality. Musimy na chwilę... Nie musimy tak szybko pędzić, ale specjalna wysyłka. Dzień dobry, że zamawiałem pizzę. Już pędzę z pizzą dla pana. Oto pizza. Dobra. Teraz, this is how we do, jedziemy. Dzień dobry, pizza dla państwa. Bum! Ale fajnie uderzyłem w niego. Chciałem powiedzieć brzydkie słowa, ale jednak zrezygnowałem z tego. Praszka? Co? Muszę jakoś inaczej w niego walnąć, tak szybciej. Szybciej! Teraz! Dostał? Coś tam go pukło, aż się oplułem. Nie było warto. Nie było warto. Sukces! 14 tysięcy zdobyliśmy. Nieźle. Złoty. Złote berło. Ale nie, ja chcę walnąć tak ładniej. 3, 2, 1, go! O, ale teraz to będzie to. Beznadziejne to było. Teraz. O Jezu, jak uderzę. Pięknie! Nie, nie było wcale tak pięknie, jak sobie to wyobrażałem. Ale mój samochód działa, tak? Udało się. To nie jest to, co ja bym chciał tak ładnie, ale nie potrafię, coś nie wychodzi. Polska wstrzymała oddech, ja nie widzę napisów. Lecimy. To jest nasz moment. Pędź ile sił w nogach. Ile sił! Ostatnia próba. Polska wstrzymała oddech, ja nie widzę napisów. Lecimy. To jest nasz moment. Pędź ile sił w nogach. Ile sił! Kolejny Crash Challenge, to będzie niesamowite, lecimy z tematem. Jedziemy tą Audicą, czy tam Porszakiem, co to tam jest, Ferrari może nawet być. O nie! No jestem zbyt dobrym kierowcą na takie rzeczy, a i tak dachujemy. Dobra, od razu wjedziemy mu w dupę, na pełnej prędkości, to będzie to, To będzie to, nikt się tego nie spodziewa. Hejka, przywal w to wszystko. Jep! I bum! Dzień dobry, to nie było takie widowiskowe jak chciałem. No mamy te punkty, mamy, ale nikt się z tego nie będzie cieszył, to nie było widowiskowe, to ma być czołówa. To ma być czołówa na pełnej prędkości, aż mi zginął ten... No to właśnie to, co pokazuje prędkość, więc... Boże, jakie to było słabe. Na pełnej prędkości, jeszcze raz mówię, wjadę w tą dupę, teraz będzie fajniej, teraz będzie dużo fajniej, no... Wjeżdżanie w dupę od razu brzmi fajnie, nie? Żartuję, nie brzmi. Dobra, tak, ma być. O, nie da się nic z tym zrobić. Musisz mnie uderzyć. Ty musisz mnie. O Jezus. To już było trochę lepsze, a jednak nie było. Dobra, będę jechał tędy. Tak powoli. Czy on też się zderzy z którymś? To jest nieuniknione? Bum! Bum! No to wyglądało całkiem spoko. Ale udało się nawet więcej punktów. Ale to nie jest takie. Takie. Coś tu nie gra. Mamy godzinę szczytu i nasz główny bohater, Krystian, wraca do domu. Ach, wreszcie mogę wrócić do domu. Wreszcie po tylu godzinach ciężkiej pracy. Wracamy do domu. Czemu mamy spowolnione tempo? Coś tutaj nie wyszło, tak jakbym chciał. Chociaż może uderzysz w niego? Nie. Pali się, Krystian. Krystian, palisz się, wysiadaj z auta. Krystian! Dało nam się czy nie? To był fail nad failem. Pyk, ojej, i teraz ja jeszcze wjadę w niego. Zatrzymuj się, o Jezus, jakie to będzie piękne. Jeps! Teraz pan taksa, panie taksa, niech pan hamuje. Panie taksa, zatrzymuj się.
No pan tak sam na wyjebce przejechał, jak gdyby nigdy. Kurwa nic. Co się stało? Porażka? Porażka, tak ładnie wyszło. Pyk! Pyk, pyk. Dobra, wjadę prosto w niego. Prosto w niego na czołóweczkę. Uuuu! Pan Taksa już niestety nie będzie w stanie tego zatrzymać. Nie zatrzyma tej siły. Tej siły już nic nie zatrzyma. Ale fajna kolizja. Krystian nie wróci do domu i nie zje ciepłego obiadku z żonką. Udało się! 86 tysięcy! Woohoo! I brązowa kolba. To jest złota, złota, złota. Zajebiście. Znów musimy zdobyć parę punktów. O, ale teraz chyba na czołowe. Oj, będzie czołowa. Będzie czołowa. Teraz się uda, teraz to będzie piękne. Nie wiem, coś wtedy był jakiś błąd techniczny. Muszę po prostu lepiej spaść. Dzień doberek, witam w mieście. Ale się w nich wbiłem. Się złączyliśmy, jesteśmy jednością. I chyba tego też puknąłem. Nawet się udało. 73 tysiące, ładnie, ale nie. Ja chcę to zrobić bardziej widowiskowo. W kasie. Żyją z łatwością. Jest w stanie zacząć się koziołkować. To myślę, że teraz jestem w stanie zrobić to samo. Ooo, baletnica! Ile obrotów zrobiłem? 500, za to powinny być dodatkowe punkty. 10 tysięcy, nieważne. Ważne, że zrobiliśmy 14 tysięcy fikołków. O, śmigaj! Śmigaj, Andrzej! Na czołówę może się wbijemy, co ty na to? Oni nie skręcą. Dzień dobry! Ale to fajnie wyglądało. To wygląda świetnie, kocham tę grę. Dobra, teraz musimy jakoś to... O! O nie, spadłem! Pomocy! Go, 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 go! Musimy dostarczyć jak najszybciej te kartofle. Babcia Zenia będzie zaniepokojona. Faktem. Że właśnie zrobiliśmy największy karambol w stulecia, tak? Prawie no. Oponaż mi się rozdupczyła. Porażka! To było lepsze niż tamto! Znacznie! Znacznie lepsze, to wyglądało bardziej widowiskowo, a niestety nie wyszło. No trudno, raz nam się udało, lecimy dalej. Na spotkanie biznesowe naszym nowym Cadillaciem. Lecimy, lecimy, lecimy. Coś... Nie pykło... To było beznadziejne. Jakby to zrobić? Może jakiś driftik tutaj? O nie, straciłem kontrolę nad autem! Jezus Maria... Spróbujemy wjechać w tego. Tak w miarę na środku. W niego. Siemano! Boże! Cud miód orzeszki! Troszkę mi popsuło Cadillaczka. Czyżby to był fotel? Słodko. Ładnie. Podobało mi się to. Pełna moc! Nic nas nie powstrzyma. Żaden człowiek. Muszę to zrobić perfekcyjnie. No perfekcyjnie to muszę zrobić. Nie, to jest teraz. To jest ten moment. Nie, nie zahaczyliśmy Wojtka, no. Ale się palę! To będzie nasze pierwsze morderstwo. Musimy jakoś do tego przywyknąć. Bo będzie ciężko. To jest nasz cel? Kto jest naszym celem? Dlaczego? Kogo mamy zabić? Pierwszy dzień w pracy jako morderca. Nie sądziłem, że będzie tak ciężko. Musimy to zrobić. Nie wiem, na czym polega moje zadanie. Czyżbym musiał spowodować jakiś wypadeczek? Witam. To było bardzo słabe. To było żałosne wręcz. Dobra, naszym celem jest Black Grand Marshal Lux. Wszystko teraz jasne. Gdybym tylko wiedział, który to jest. Któryś czarny. Powiedzmy, że to jest ten. Czyżbyś to był ty, koleżko? Zabiłem cię, czy nie? Ha! Udało się! Nice! Ale nie, nie podobało mi się. Jestem w stanie zrobić to lepiej. A jak ja mówię, że jestem w stanie zrobić to lepiej, to jestem w stanie zrobić to lepiej. Więc lecimy, lecimy na pełnej prędkości, wjadę w tego marszala. Siema, marszal! Co tam, mordo? Tego już nie przeżyjesz. Mam nadzieję, że ty nie jesteś zły na mnie. Nie jesteś? To się nie liczy praktycznie. Nie. Okej, okay, okej. Okay. Siema, marszal! Nie hamuj w ten sposób. Opsi. Marszal, ty żyjesz. Pewnie no to było żałosne. Nie, za pierwszym razem mi wyszło lepiej. Chociaż udało się, to nie było jednak to. Okej, okay, ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to kciuk w górę, łapa tam, łokieto, kolano i tak dalej. Siema.